Wiecie, kiedy wczoraj wszedłem na scenę, poznałem bardzo uduchowionego kolesia, który twierdził, że jest Mittem Romneyem. Ale to nie był Mitt Romney, nie mógł być. Gdyż prawdziwy Mitt Romney jeździ od roku po całym kraju i oferuje, obiecuje zniżki podatków dla najbogatszych. Ten, który wczoraj stał na scenie, nic o tym nie słyszał. Prawdziwy Mitt Romney mówi, że nie potrzebujemy już więcej nauczycieli w naszych klasach. Nie buczcie, głosujcie. Ten facet, który stał obok mnie na scenie wczoraj, uwielbia nauczycieli. Mitt Romney, którego znamy, inwestował w firmy, które zwane są pionierami outsourcingu miejsc pracy. Ten wczoraj, którego spotkałem, mówił, że nawet nie istnieją takie możliwości i zachęty do outsourcingu pracy za granicę. Nigdy nie o tym nie słyszał. Nie słyszał nigdy o obniżkach podatków dla firm, które outsourcują miejsca pracy za granicę. Wiemy, jesteśmy pewni, że to nie był prawdziwy Mitt Romney. Ten człowiek wczoraj nie chce być odpowiedzialny za to, co prawdziwy Mitt Romney przez cały rok opowiadał. I my nie chcemy tego, co sprzedawał Mitt Romney przez cały ostatni rok swojej kampanii prezydenckiej. Więc być może tańczyć dookoła swoich pozycji, ale jeśli chcesz być prezydentem, jesteś winien obywatelom Stanów Zjednoczonych prawdę. Tak brzmiały słowa Barack'ego Obamy następnego dnia, zaraz po debacie prezydenckiej, o której pewnie już dużo czytaliście, o której pewnie już mnóstwo słyszeliście. Przyznam szczerze, już teraz, w sobotę, troszeczkę jałowo jest opowiadać o tej debacie, ale jak posłuchaliście tego kawałka, od którego zacząłem dzisiejszą audycję, to widzicie, że znowu Barack Obama jest w swoim żywiole. Nie wiem, czy miał teleprompter, najprawdopodobniej miał, ale to duża, długa przemowa nie była tak naprawdę. Spotkał się ze swoimi zwolennikami w Denver, czyli w tym samym mieście, w którym odbywała się debata i znowu był otaczany przez ludzi, którzy uważają, że jest Mesjaszem. Znowu wszyscy bili brawo, znowu to widać było po samym Baracku Obamie, znowu jest uśmiechnięty, znowu jest wśród swoich. Znowu nikt mu nie podskakuje, nikt go nie szkoli, nikt nie wytyka mu błędów i z powrotem jest Mesjaszem. W czasie debaty przez półtorej godziny po raz pierwszy od czterech, jeśli nie pięciu lat, bo można też prawdopodobnie wziąć kampanię 2008, doliczyć jako jeszcze jeden rok, przez pięć lat nikt Barackowi Obamie nie podskoczył, nikt mu nie powiedział, nie, szefie, to tak nie wygląda. Wszędzie, gdzie nie wchodził, były brawa, gwiazdy ekranu i sceny małego ekranu, dużego ekranu i tak dalej, prawda? Tu Beyoncé mu zrobiła imprezę, tu George Clooney coś tam powiedział, tu Demi Moore wystąpiła w reklamówce. Wszyscy uwielbiamy Baracka Obamę, jest nieomylnym Mesjaszem. I nagle przy nim staje Mitt Romney i okazuje się, że on jest tutaj szefem. Widzieliście tę debatę, tak serio? Zapraszam na stronę agentomasz.pl. Jeśli nie widzieliście tej debaty, na tej stronce za chwilę pod tym podcastem umieszczę link do pełnej wersji półtora godzinnej, tak żebyście mogli sobie tę debatę obejrzeć. Nagle Barack Obama się zrobił maluteńki. Nagle znikł. Zabrakło mu Beyoncé, zabrakło mu wszystkich celebrytów. Nie no, niesamowite wrażenie to było tak naprawdę. To był pogrom, to był całkowity pogrom. Nikt się tego nie spodziewał tak naprawdę po Romneyu, bo on przez ostatnie dwa miesiące debaty spał. Nie wiadomo gdzie jest tak naprawdę, nie wiadomo gdzie był. Nie prowadził żadnej debaty i nagle wyszedł i wygrał tą debatę. No taka jest po prostu prawda. I to debatę, w której już więcej nie będzie ani słowa o Obamacare, wiecie, w następnych debatach. Tak więc o czym może co najwyżej Barack Obama jeszcze powiedzieć, że zastrzelił Bin Ladena i że w następnej kadencji zastrzeli go trzy razy jeszcze.
Nie wiem, co innego może obiecać. Moi drodzy, a co tym czasem działo się w Polsce, to chyba wiemy, chyba niewiele. Dowiedzieliśmy się, że mamy więcej dni wolnych, tak? Posłanka Grodzka ma problem z zupą jakąś, która namawia do nienawiści, bo jest dobra, czy jakoś takie coś tak było. Pamiętacie o tym? Premier się widział z pielęgniarkami. Ale wiecie co, może zamiast podsumowywać miniony tydzień w taki suchy sposób, to może wprowadzimy nową świecką tradycję przedstawienia mainstreamowych wiadomości z mijającego tygodnia w formie muzycznej. Poniedziałek, wreszcie wiemy, na kogo zagłosujemy. Do wyborów jeszcze lata, PiS ogłasza kandydata. Wtorek to dzień trybunału, byś mniej robił w pracy wałów, będziesz w domu siedział częściej, gdy się weekend zderzy z świętem. Środa była raczej nudna, jak to zazwyczaj we środę. Jarek myśli miał obłudne, Donek kombinował zgodę. W czwartek premier miał wizytę u wzburzonych pielęgniarek, cały świat zaś komentował, jak Romney skopał Obamę. Piątek zatrzęsła się ziemia, dziura jest, a metra nie ma. Kopacz ma patent na upierz, Grodzka widzi diabła w zupie. No to w zasadzie tyle. No, to wiecie co, nie, jak już słyszeliście, ja w zasadzie więcej do powiedzenia nic nie mam. No, powiedziałem o debacie prezydenckiej, była piosenka. No, chyba starczy, nie, na dzisiejszy podcast, tak mi się wydaje. No. To nie, no to może żeby nie przedłużać, bo już 6 minut, to już wiecie co, to może ja już się pożegnam i po prostu to był pierwszy odcinek trzeciego sezonu podcastu Agent Tomasz. Do spotkania na stronie facebook.com, tam Tomasz Agencki, agenttomasz.pl, zapraszam na stronę i do usłyszenia za tydzień. Dziękuję bardzo wszystkim za wysłuchanie tego podcastu. Do usłyszenia wkrótce. Nie zapomnijcie polecić go znajomym. Do widzenia. Ja już tutaj się w ogóle wyłączam. Cześć. Jak się domyślam, większość ludzi bez poczucia humoru już wyłączyła ten podcast, co czyni ten dzień jeszcze wspanialszym, moi drodzy. Zostaliśmy w najlepszym możliwym towarzystwie ludzi mających dystans, kumających czacze i przede wszystkim posiadających cierpliwość do dziwnych żartów prowadzącego tą audycję. Agent Tomasz, moi drodzy, podcast przed nami całe godzina, półtorej, nie wiem ile dzisiejszy odcinek będzie trwał, ponieważ jest przeładowany, jest mnóstwo nowych segmentów. Oprócz tego, że podsumujemy miniony tydzień w 10 newsach ominiętych przez główne media, tak zwane media głównoźródlane. Nie wiedzieć dlaczego te informacje są ominięte. Może są za trudne do wytłumaczenia. Ja sam połowy nie rozumiem newsów, które mam dzisiaj ze sobą, przyniosłem w teczce, nie wiedzieć czemu. Oprócz tego, że będziemy podsumować tydzień, będziemy mieli mnóstwo innych rzeczy. Moi drodzy, wiemy co się wydarzyło. Ostatni tydzień jest naznaczony bezwzględnie totalnym krachem i porażką Barego w Denver podczas debaty, moi drodzy, półtorej godziny, żeby po prostu z Barego nic nie zostało. Po 5 latach dmuchania balona okazało się, że to wszystko lipa, ale do tego za moment przejdziemy. Będziemy mieli nawet naukowe uzasadnienie. Nawet naukowe uzasadnienie tego na sam koniec audycji, przynajmniej w końcowej jej częściach, przejdziemy do naukowego uzasadnienia, dlaczego się Baremu nie udało. Będziemy też, zajrzymy, co jest ciekawego w teatrach, a mówiłem o tym, że będą antyniusy, nie, ale pewnie się domyślacie, bo będą antyniusy. Będzie to, co obiecałem w ostatnich wydaniach raportów wakacyjnych, jeśli ktoś słuchał, bo wiem, że paręset osób słuchało, przynajmniej z tego, co zauważyłem na YouTubie, że słuchaliście wydania wakacyjnego. Tam było dużo o kubkach. Przez lato rozdawaliśmy i szły do słuchaczy kubki agentowe pierwsze, czyli pierwsza kolekcjonerska seria kubków jakby promujących tą audycję. I dzisiaj będzie też konkurs na ten kubek. Jeszcze nie wiem, w którym momencie, przyznam tak szczerze. Mam tylko pytanie przygotowane, które trzeba będzie wysłać na adres radio@agenttomasz.pl.
pytanie za jakiś czas, tak więc będzie dzisiaj kubek do wygrania i będzie baza świrusów, nowy segmencik, o którym też więcej powiem, jak już będziemy o nim mówić. Za nami tak naprawdę jest pioseneczka, którą pomyślałem, że może być to nowy segment, może, ale nie musi. Może być to segment podsumowujący miniony tydzień mainstreamowo, czyli główno źródlanie. Takie rymy o każdym dniu tygodnia, 7 dni świat, w zasadzie 5, bo od poniedziałku do piątku weekend sobie omijamy, bo w weekend najprawdopodobniej będziecie słuchać tej audycji, a najciekawsze rzeczy dzieją się między poniedziałkiem a piątkiem. Wow, moi drodzy, pierwszy odcinek trzeciego sezonu podcastu Agent Tomasz. Ja mam gigantyczną tremę, już w ogóle jestem jak małe dziecko w tym momencie i mam świetne informacje na dzisiaj. Naprawdę koniec świata, jeśli chodzi o tę debatę, ale o tym wszystkim pogadamy za sekundkę. Zapraszam Was na pierwszy w tym sezonie premierowy odcinek. Rozpoczynamy podsumowanie pierwszego tygodnia października 2012. Agent Tomasz. Witam Was na Ćmana Hołoto! Polsko-włoski szczyt międzyrządowy poprzedzi mecz piłkarski parlamentarzystów. Najlepszy debiut w polskim podcastingu w 2011 roku. Pierwsze miejsce Agent Tomasz. Budowa autostrady A2 niejedną obsuwę już przeżyła, a dziś kolejny sukces. To czerwień jest kolorem nadziei. Mamy do czynienia z partnerem, który w tej sprawie, delikatnie mówiąc, nie jest konsekwentny. Hańba! Zdrada! Bardzo się cieszę, że poglądy Ludwika von Misesa spotkały się z takim aplauzem. Zbrodnia! Ja myślę, że to jest przejęzyczenie. Mówię teraz serio. If we lose freedom here, there's no place to escape to. This is the last stand on earth. Nawet opatrzność nam sprzyja! Tylko ludzie opętani sięgną do głębokich kieszeni, tych polskich, ale także tych niepolskich. W tej sytuacji... Wolałbym się nie urodzić. Agent Tomasz. Bardzo się z tego powodu cieszę, że Warszawa się rozwija. To wszystko dzięki pani prezydent. Hańba, hańba, hańba. Zawsze po takich chwilach pełnych euforii przychodzi moment zastanowienia i trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego cieszy nas taki, a nie inny obrót sprawy. Bo jeśli słuchaliście poprzednich odcinków, czy raportu wakacyjnego, czy agenta od stycznia tak naprawdę, kiedy po raz pierwszy powiedziałem, że chyba to była pierwsza audycja w styczniu, nie? Kiedy zaczęliśmy tę audycję od słów, to chyba już wiadomo, że to będzie Romney, a nie Ron Paul, nikt inny. To wiecie doskonale, że nie jestem jakimś super prorepublikańskim fanem Romneya typu On Coulter czy Rush Limbaugh, ale wyobrażam sobie, że gdyby ta debata przedwczorajsza potoczyła się odwrotnie, gdybyśmy mieli do czynienia z jakby lustrzaną sytuacją, to bym był bardzo niezadowolony. Więc to jest chyba taki dowód nie wprost na to, że mam powody, żeby się ostatecznie, są jakieś powody, żeby się cieszyć, nie? Wyobraźcie sobie odwrotną sytuację, że koleś, który promuje wolny rynek, który bąka coś tam pod kątem o jakiejś krzywej Laffera, o jakichś obniżkach podatkowych, o tym, że trzeba obniżyć podatki i co najwyżej rozszerzyć bazę podatkową, etc., etc., jest wgnieciony w ziemię przez jakiegoś marksistę wychowanego przez komunistów, który w życiu nie miał tak naprawdę pracy i wszyscy jego doradcy są jakimiś fanatykami komunizmu i ten właśnie prezydent, który jest tym komuchem, marksistą i tak dalej, wychowany przez jakiegoś tam Marshalla Davisa i człowiek, który tak naprawdę sam napisał własną oficjalną autobiografię, nie? Bo wiecie o tym, że wiecie o tym doskonale, że przecież Barack Obama napisał dwie książki, które są jego autobiografią i to jest to, co znajdujemy na Wikipedii, było wzięte z jego autobiografii. To jest dyzma do potęgi siódmej przynajmniej. Każde słowo, które by ktokolwiek by chciał podważyć, cokolwiek napisał Barack Obama o sobie we własnych autobiografiach, jest od razu uznawane za teorię spiskową, a z racji tego, że Barack Obama nie jest rasy kaukaskiej, to od razu jesteś też rasistą. Nawet jak jesteś jeszcze ciemniejszego koloru skóry niż Barack Obama, to atakujesz o Barack Obama z pozycji rasisty oczywiście i tak dalej. Tak więc masz takiego komucha, który bryluje, błyszczy i wciska twojego kandydata, może nawet nie twojego kandydata, ale swojego tego rozmówcę na tej debacie, który próbuje bronić wolnego rynku. Ja bym wtedy był bardzo, no przykro by mi było. Ja nie mam praw wyborczych w Stanach Zjednoczonych, nie głosuję, nie jestem podłączony do żadnej kampanii, żadnego z tych kandydatów, ale wiem, że ta właśnie odwrotna sytuacja byłaby przerażająco smutna. Tymczasem wydarzyło się coś zupełnie odwrotnego. Ja wiem, że wśród słuchaczy tego podcastu bardzo dużo osób chciałoby, gdyby miało prawa wyborcze, głosować na Rona Paula czy na Gary Johnsona na przykład. I przyznam wam szczerze, z Ronem Paulem w pewnych rzeczach się nie zgadzam, ale na pewno zgadzam się z nim w większej ilości spraw niż z Mittem Romneyem.
No ale sorry, ci goście, mówię zarówno o partii konstytucyjnej, o niezarejestrowanych, o libertarianach i tak dalej, nie przekroczyli 15%, więc nawet nie znaleźli się w debacie. I jest na 99,9%, że nie zostanie Gary Johnson prezydentem Stanów Zjednoczonych. Że to będzie albo Barry, albo Meade. Swoją drogą, nie wiem dlaczego w telewizji polskiej mówią Romney na niego. Nie wiem, czy budują takie, wiecie, małe crescendo i za chwilę ma być puenta Romney, gwóźdź do Baracka Trumny, czy co mają zamiar wymyślić? Dobra, wiecie o co chodzi. Meade'a Romneya za wiele rzeczy można nie lubić, to nie jest idealny kandydat, miał dużo wpadek. Ostatnio oskarżono go o te 47%. Dzisiaj gdzieś przeczytałem na jakimś portalu, że się z tego wycofał, że uważa, że źle powiedział. No to jest miękkie, na przykład za to Meade Romney mi się nie podoba, bo kiedy on mówił o 47% w tej tak zwanej podsłuchanej taśmie, to miał rację. I powinien iść w zaparte, bo miał rację, po prostu, koniec. Powiedział nawet nie 47%, tylko zdaje się 49% tak naprawdę. Nie płaci żadnych podatków i nie stanowią bazy wyborczej, o którą warto walczyć, bo o to chodziło w tej podsłuchanej rozmowie. Meade Romney powiedział, że w żaden sposób nie będzie zajmował się 47% Amerykanów, nie będzie do nich startował po ich głosy, bo oni są dla niego przegrani. To są goście, którzy właśnie mają... są na różnego rodzaju zasiłkach, które obiecuje im Barack Obama. I to jest jego, troszeczkę jego baza. Nagle się okazało, że bo Meade Romney skreślił 47% Amerykanów. Co jest bzdurą, jest znowu wynadużeniem, jest częścią tej bańki spekulacyjnej, na której tak naprawdę bańce przejechali się demokraci właśnie w minioną środę czy czwartek, bo tam zależy od tego, kto... kiedy tą debatę oglądał, bo demokraci zbudowali wizerunek Romneya, który był fałszywy totalnie i myśleli, że ten fałszywy Romney przyjdzie na debatę. Tymczasem na debatę przyszedł Romney normalny, taki jaki on jest. Lubisz go, nie lubisz go, ale to jest ten koleś, on taki jest. I on pokonał Baracka Obamę i oni do dzisiaj, demokraci, nie są w stanie się podnieść z ziemi. Mówią, ale co się stało? To nie był Meade Romney, to był Darth Vader! Dobra, mówiłem wam na końcu programu, dzisiaj będzie naukowe wytłumaczenie uznanego naukowca, naprawdę uznanego, wielkiego autorytetu, który wytłumaczy nam tak naprawdę, dlaczego Barackowi Obamie nie poszło. Nie miał teleprompter'a, nie było Beyoncé, nie było George'a Clooney'a, nie wiadomo czego i nagle się okazało, że są dwie bańki spekulacyjne. Republikanie, którzy wysysają krew dzieci i zabijają murzynów i podpalają szkoły, i takim reprezentantem partia, wiecie, herbaciana i tak dalej, i ich reprezentantem jest Meade Romney, czyli to wiadomo, kto przyjdzie. A druga bańka spekulacyjna to był Barack Obama, jakim on wielkim jest Mesjaszem. Był kiedyś taki sketch Marcina Dańca, nie wiem, czy pamiętacie, o gościu, który poszedł do spotka na jakąś walkę gołoty i był strasznie duży tłum w tej sali, on nie mógł się przecisnąć, żeby w ogóle zobaczyć ring. Na początku były te walki na rozgrzewkę, wszyscy czekali na główny pojedynek, w którym tam Ridgick Bowe, nie pamiętam, czy inny, miał zmierzyć się z Andrzejem Gołotą. I ten bohater tego skeczu, Marcina Dańca, poszedł na chwilę do łazienki i kiedy wrócił, już był cały spodek pusty, bo okazało się, że Ridgick Bowe, czy tam, nie wiem, który tam, Holyfield, czy inny, oszukał naszego Gołotę i pojedynek skończył się po 5 sekundach, bo Gołota dostał dzwona natychmiast w ucho, padł na ziemię i w ogóle po bajce. I wytłumaczeniem tego było, że tamten naszego oszukał. Oszukali naszego Gołotę. Bo Gołota myślał, że będzie tam leciutko, a tu nagle się okazało, że czarna małpa wyszła, walnęła raz pięścią i nasz w ogóle białasek leży, nie? I tak próbują sobie to demokraci wytłumaczyć. Zresztą, gdyby tu chodziło o nokauty, to ta debata trwałaby 3 minuty, a nie 1,5 godziny. Na dobrą sprawę to Meade Romney prał po uchu cały czas Baracka Obama w tej debacie. Zresztą w jaki sposób demokraci tworzą kolejne bańki, kolejne lipy, dlaczego się tak naprawdę nie udało, to nawet tutaj znalazłem część tego wystąpienia, od którego zaczęliśmy dzisiaj audycję, to był właśnie Barack Obama następnego dnia, który właśnie mówił, że to nie był prawdziwy Romney, bo jak wszyscy wiecie, prawdziwy Romney jest wampirem, który zjada dzieci, podpala szkoły, a wczoraj był jakiś normalnie przyzwoity facet, z którym dało się gadać, więc to nie jest prawdziwy Romney. Niestety, Baracku, ten koleś, z którym wczoraj gadałeś, wygra wybory, a nie ta kukła strachna wróble, którego twój sztab produkuje od pół roku. O gościu, który podpala szkoły, należał do Ku Klux Klanu, do wszystkich Ku Klux Klanów, już w ogóle od końca świata i chce obniżyć podatki bogatym. Co za straszny typ.
Nie, niestety, Mitt Romney jest bardziej taki, jakiego widzieliśmy w czasie debaty, a nie jakiego sobie wyobrażają w swoich majakach demokraci. I już nawet zaczyna się demokratom mylić, bo ostatnio, kiedy właśnie Barry Obama dzień później po tej debacie się wypowiadał, to się walnął. To widać, że dostał z liścia na tej debacie, to na pewno. Powiedział takie słowa, że rosnąca ekonomia to powiększająca się klasa średnia, oznacza to eksport miejsc pracy. Czyli, że rosnąca klasa średnia, rosnący dobrobyt polega na tym, że będziemy outsourcingować miejsca pracy. Po chwili się poprawił, że nie, odwrotnie, zaraz. Jak to było w tym podręczniku, jak to Keynes pisał, zaraz. Keynes czy Marx, gdzie ja to czytałem, czy Stiglitz, o Jezu. I wtedy dopiero powiedział, a nie, eksportować trzeba produkty, a zachować miejsca pracy. I to jest rosnąca klasa średnia, ale namieszało mu się strasznie. I przechodzimy do wiadomości numer 10, pierwszej z 10 informacji ominiętych w mediach, które właśnie dotyczą tego, że Amerykanie tak naprawdę wyoutsourcingowali, jest na to jakiś polski czasownik, no wyeksportowali w każdym razie za granicę coś o wiele ważniejszego niż parę miejsc pracy. Aczkolwiek przy okazji rzeczywiście dali parę miejsc pracy jednej takiej firmie w Europie, ale tak naprawdę wyrzucili poza swoje granice, tudzież nawet granice swojej kontroli, coś o wiele ważniejszego niż parę miejsc pracy. O tym za sekundeczkę. Za straty spowodowane przez żurawie rolnicy nie dostają odszkodowań. Ptaków nie ma na urzędowej liście zwierząt, za które odpowiada państwo. Zawsze miałem problem z długopisami. Całe biurko było zawalone i panował bałagan. Teraz, kiedy mam kubek agentowy pierwszy, trzymam w nim wszystkie swoje długopisy i ołówki. Wreszcie jest porządek. Już dziś zapisz się na kubek agentowy pierwszy. Niech twoja poranna kawa stanie się manifestem politycznym. Napisz maila na adres radio@agenttomasz.pl. Ilość ograniczona. Przy dużych zamówieniach niespodziewane promocje. Kubek agentowy pierwszy. Numer 10. Sprawa jest przedziwna i z pewnością wróci do nas jeszcze w dniach wyborów, czyli na początku listopada, w pierwszych dniach listopada wróci do nas ta sprawa z pewnością, ponieważ okazuje się, że... Dobra, to jest strasznie skomplikowana wiadomość i tak jak powiedziałem na początku, sam nie zawsze nawet rozumiem, o co w tych wiadomościach chodzi. Trzy nazwiska się pojawiają. Peter Wallace, a może YS, nie wiadomo, były szef tak zwanego GlobalNetu, który obecnie ma dużo kontaktów z takim portalem Media Matters, to jest w zasadzie organizacja, nie portal. Sponsorowany jest ta organizacja przez Sorosza, jak większość organizacji, kiedykolwiek mówi się o demokratach, to wiadomo, że Soros sponsorował te organizacje. Właśnie George Soros jest trzecim nazwiskiem i Obama, ale jeśli chodzi o Obamę w tej informacji, to jest bardziej to chodzi o administrację Baracka Obamy niż o niego samego tak naprawdę, bo umówmy się, on jeszcze sam od niego aż tyle nie zależy, jakby chcieli niektórzy demokraci. Firma Scytl, S-C-Y-T-L, wykupiła firmę SOE. Prawda, że nikomu to nic nie mówi? S-O-E. Obie te nazwy są bez sensu. Natomiast kwestia polega na tym, że firma Scytl to jest taka hiszpańska firma, która zajmuje się organizacją zliczania głosów w różnych wyborach. Wykupili niedawno firmę SOE, która ma doświadczenie, co by nie mówić, w zliczaniu głosów. Kwestia polega na tym, że w tym momencie z 900 jurysdykcji na terenie 26 stanów w Stanach Zjednoczonych głosy w najbliższych listopadowych wyborach zostaną skompresowane i wysłane na serwer do Hiszpanii, do Barcelony, żeby było jeszcze śmieszniej, do tej firmy Scytl i ona będzie liczyć głosy. Dowcip miesiąca jest taki, że nikomu nie jest to potrzebne. Znaczy, liczenie głosów generalnie jest mechaniczne, jest dosyć prostą sytuacją, prawda? Bo to chyba jest dużo tych głosów, ale mamy dwóch kandydatów. Nie no, kandydatów jest więcej, co ja mówię. Ale wiadomo, że ten proces nie jest aż tak skomplikowany i nie wiadomo, po co tak naprawdę Stany Zjednoczone pozbyły się tego obowiązku. To chyba właśnie w ramach eksportu prac na zewnątrz i teraz Hiszpanom dali pracę, bo tu jest tak duże bezrobocie w Hiszpanii, więc sobie będą siedzieć i liczyć głosy. Problem tylko polega na tym, że tak naprawdę nikt nie będzie siedział i liczył głosów, tylko natychmiast na serwerze jakiś tam skrypt to obliczy i za 5 sekund będzie po temacie.
Wrzawa się podniosła w Stanach Zjednoczonych, bo okazuje się, że jak ten serwer te wszystkie głosy obliczy, to później nie będzie można dojść do żadnych źródeł. To znaczy on te wszystkie głosy, że tak powiem, dokona wielkiej kompresji. Wygrał ten, a nie ten, powiedzmy taką, a taką przewagą włosów, głosów. Włosów chyba też wygra Romney przewagą przy okazji. I generalnie okazuje się, że są straszne problemy z tym systemem, który już od iluś lat jest krytykowany, nawet w Hiszpanii ministerstwo jakieś tam do spraw nauki i tak dalej, zrezygnowało z usług tego przedsiębiorstwa przy liczeniu głosów, ponieważ okazuje się, że wszelkiego rodzaju pomyłki ten system ma, że tak powiem, wpisany w kod źródłowy i się to w ogóle kupy nie trzyma. Żadnych poprawek nie zrobiono, a żeby było jeszcze śmieszniej, bo to już jest dziwne, dlaczego Stany Zjednoczone w ogóle pozbywają się, wyrzucają, eksportują z siebie, ze swoich granic, w ogóle zlecają komuś liczenie głosów, nie? To jest też sam, już to w sobie jest dziwne. Czy to jest tańsze? Może. Możliwe, że to jest tańsze. No i fajnie, że to, jeśli to jest tańsze rzeczywiście, no to fajnie, to powinni to zrobić Hiszpanie, jasne. W tym czasie Amerykanie mogą zająć się czymś rozsądniejszym, prawda? No to wiadomo, wcale na tym nie stracą, ale skoro Barack Obama mówi, że wartość pracy liczona jest wysiłkiem, a nie przydatnością, no to coś tu jest nie tak, prawda? Ale to jest jedna rzecz, to jest dziwne pytanie. Drugie jest pytanie, dlaczego firma należy do dwóch gości, znaczy należy do George'a Sorosa, jak się okazuje, jest kierowana przez gościa tego Petera Walesa, bo nie wiem, czy ten koleś jest może Hiszpanem tak naprawdę, jeśli to wszystko w Hiszpanii się dzieje. W każdym razie George Soros będzie miał kontrolę nad liczeniem głosów w listopadowych wyborach prezydenckich. Jego firma będzie się tym zajmować, jest on właścicielem tej firmy i wykupił właśnie cały software amerykański do liczenia głosów. I jaka puenta na koniec? Nie wiadomo. Cały ten system, ta czarna... to jest jakaś tajemnicza rzecz tak naprawdę. Cały ten system będzie obejmował 525 jurysdykcji, jak się okazuje. Czyli to będzie chyba troszeczkę mniej niż 26 stanów. Ale połowę Stanów Zjednoczonych generalnie... To jest też w ogóle... Dlaczego akurat połowę? Dlaczego nie... Przyznam szczerze, lista pytań się mnoży. Ja tylko wiedziałem, bo już ten news nie jest nowy. To nie jest news z ubiegłego tygodnia. Tak naprawdę ten news ma już parę tygodni. I przyznam szczerze, nie znam odpowiedzi na te pytania. Jeśli macie informacje, które by to uzupełniały, wyślijcie na radio@agenttomasz.pl albo wpiszcie w komentarzu pod... Po prostu wpiszcie w komentarzu pod tą audycją, bo będę wam za to tak samo wdzięczny. Póki co rozsiewamy tą informację, rozsiewamy pewien rodzaj niepokoju, można byłoby bardziej powiedzieć. Mnożymy pytania bardziej niż odpowiadamy na nie. To była informacja numer 10. Agent Tomasz. Numer 9. Jeszcze jedna informacja ze Stanów Zjednoczonych, a w zasadzie pół informacji, ponieważ dzisiejszą dziewiątkę stanowią dwie informacje. Jedna z Ukrainy, druga z Kalifornii. To zacznijmy od Kalifornii i w ten sposób przejdziemy do Europy przez tą Ukrainę, tak? Moi drodzy, Kalifornia zakazuje dzieciom, w zasadzie nie, zakazuje rodzicom przekonywania dzieci do tego, żeby zmieniły swoją orientację z homoseksualnej na heteroseksualną. Jakoś tak nawet mam wrażenie, że ostatnio w serialach telewizyjnych, których może za dużo nie oglądam, ale jestem bardzo wyczulony na tego typu propagandę, było strasznie dużo przypadków, gdzie właśnie był jakiś dzieciak, który był homoseksualistą, miał takie ani inne skłonności, rodzice tego nie akceptowali, bili to dziecko bejsbolem i ten dzieciak w końcu skoczył z balkonu i się zabił i była straszna tragedia. I kilka takich tropów widziałem jakoś tak w serialach i teraz nagle się okazuje, że rodzice mają sądowy zakaz, ponieważ gubernator Kalifornii, moi drodzy, Jerry Brown, podpisał uchwałę, która zakazuje wprowadzenia terapii. Oprócz tego, że rodzice bardzo często naciskają na dziecko, żeby wyrobić w nim jakąś tam postulowaną przez nich wrażliwość seksualną i tak dalej, to jeszcze są oczywiście takie terapie, gdzie można się zapisać, powiedzmy, jestem gejem, jest mi z tym źle, chciałbym być hetero i zapisuję się do pana doktora, doktor Straight i doktor Straight będzie mnie prostował. Są takie gabinety i nie wiadomo, czy to pomaga. Niektórzy mówią, że im pomogło, niektórzy, że nie. Nie wiem. Moi drodzy, chyba tak jak z gabinetami psychologicznymi tak naprawdę. No jednemu pomoże, drugiemu nie. Później się okazuje, że to wszystko jest
kija warte. Nie teraz się okazuje, że nie można prowadzić takich, nie ukradłbyś samolotu, gabinetów, nie można prowadzić tego typu nie kursów, porad, to jest w ogóle zakazane. Jak ktoś będzie namawiał drugą osobę, słuchanie agent Tomasza, bez polecenia znajomym, to kradziesz. Na życzenie tej osoby chyba raczej, nie? Po użyciu zapozna się to z tobą osobą, to pójdzie siedzieć, to jest przeciwne, nie? Podcast agent Tomasz, chcesz coś zrobić ze sobą, coś ci nie odpowiada, wybierasz metodę zmiany, jeśli już jacie tej zmiany pożądasz, bo też ci, którzy, z którym jest dobrze z tym, co jest, chyba nie idą na taką terapię, no bez sensu, nie? Ale się okazuje, że ty idziesz do psychologa i mówisz, proszę doktorze Straight mnie tutaj zmienić moją orientację. No i doktor Straight rozpoczyna te swoje wudu, nie? I on idzie do więzienia. Taram! Pierwsza taka ustawa w Stanach Zjednoczonych. No ale California Liberales, moi drodzy, to jest stan przodujący w różnego rodzaju... No postępowy stan jest, ogromnie postępowy, nie? Najczęściej na granicy bankructwa chyba ze wszystkich stanów. Zostało to uznane za znęcanie się generalnie, nakłanianie kogoś do zmiany orientacji seksualnej. Moi drodzy, nakłanianie do wielu rzeczy zawsze, jeśli jest zbyt intensywne, może zostać uznane za znęcanie się. Ja zgadzam się z tym i niektórzy ludzie tego w ogóle nie potrzebują. Powinno się ich zostawić, a co są. Tak, zostawmy ludzi, ponieważ nie wiemy, co jest dla nich dobre. Nie wiemy tego. Nie używajmy rozwiązań siłowych. Ja się tylko zastanawiam, jak zrobić, czy w odwrotną stronę też to działa. Czy jeśli jest na przykład małżeństwo dwóch tatusiów, i mają dziecko adoptowane albo na przykład z poprzedniego małżeństwa jednego z tych panów. I wszystko jest załóżmy, że wszystko jest w porządku, że się nie kłócą, że w porządku, dziecko jakoś tam dorasta i to dziecko nagle przyprowadza do domu dziewczynę. Ma tam 13-14 lat, zakochał się w dziewczynie. I czy to jest porażka tych rodziców? My cię braliśmy na festiwal w ogóle Duma 2009, puszczaliśmy ci Pryszczyle Królową Pustyni, puszczaliśmy ci Eltona Johna cały czas, a ty przychodzisz do domu z dziewczyną, gdzie popełniliśmy błąd. Nie wiadomo, czy w drugą stronę też ci rodzice, ten Bjorn i Benny będą swojego synka Klausa też jakoś na drugą, nie, na tą drugą opcję wtedy, nie ma na to odpowiedzi, moi drodzy. Oczywiście, Towarzystwo Pacific Justice Institute to jest takie, wiecie, konserwatywne stowarzyszenie rodzin, głównie złożone z ludzi wspierających partię republikańską, protestuje przeciwko temu. Ja na początku mówię, myślałem, no dobra, teoretycznie rząd nie powinien się tym zajmować, ale dlaczego przeciwko temu protestujecie, skoro tu chodzi o znęcanie się, a nie o nic innego, ponieważ okazuje się, że generalnie ogranicza się to właśnie do wychowania dzieci. To znaczy, jeśli jest jakaś rodzinka, która nie toleruje postaw homoseksualnych i synek nawet nie przejawia żadnych skłonności w tą stronę, ale tak jak każde dziecko, w którymś momencie zaczyna zadawać pytania i ci rodzice powiedzą mu, nie, to są geje, oni mają AIDS-a, oni słuchają Eltona Johna i oglądają Pryszczyle Królową Pustyni, ty się z nimi nie zadawaj. I to dziecko powie coś takiego w szkole, to ci rodzice będą aresztowani. Czyli w ogóle system imienia Pawka Morozowskiego wraca, nie? Pod pretekstem tego, że możesz zostać aresztowany za to, że właśnie znęcasz się nad dzieckiem. Synek przyjdzie do rodziców i powie, tato, chcę być fryzjerem. A tato powie, co ty jesteś, pedałem? I już, pach, tata idzie do aresztu. Tak więc rodzice będą zastraszeni i będą musieli wychowywać dzieci w ściśle politycznie poprawnej opcji. I wiecie, o co chodzi. Nawet jeśli byśmy się zgodzili z tym, że rodzice nie powinni naciskać, przeginać tej wajchy u dziecka, powinni pozwolić mu w jakiś sposób się naturalnie wychowywać, nawet jeśli uznamy to za rzecz całkowicie normalną, to tak naprawdę tymi argumentami doprowadzamy do tego, że rodzice zaczynają się bać rozmawiać ze swoim dzieckiem. Że tak naprawdę kurikulum ich rozmowy jest ustalane przez polityków, działaczy pozarządowych, rządowych i tak dalej. Nie wiadomo tak naprawdę przez kogo, bo później już trudno zgonić na kogokolwiek odpowiedzialność. Nie wiadomo, kogo za to winisz. Więc nagle dostajesz podręcznik, jak być rodzicem, co możesz mówić, co nie, a dziecko może cię podkablować, jeśli cokolwiek powiesz jednego, co by się nie zgadzało, prawda, z wytycznymi. W każdym razie nie będzie można przekonywać, ale ci rodzice, którym się nie podoba to prawo, zapisałem sobie, mogą pojechać właśnie na Ukrainę. To jest druga część dzisiejszej wiadomości, numer 9, ale już szybciutko nad nią przejdziemy. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła zmiany w prawie, które będą generalnie czyściły prawo ukraińskie z propagandy homoseksualizmu. Ja się zawsze zastanawiałem, co to jest propaganda homoseksualizmu. Czy uznanie, że jest taka opcja, że można mieć znajomego, który jest homoseksualistą, jest jednocześnie propagandą, że co,
jeśli w filmie jeden z bohaterów, no ja wiem, o co chodzi w propagandzie, wiecie, tylko tutaj okazuje się, że każde wspomnienie w ogóle o tym, że istnieje coś takiego jak homoseksualizm, jest propagandą. To jest trochę przesada z kolei w drugą stronę. To też jest znowu przełożona wajcha. Ale tu jest akurat dziwny rodzaj języka, którym się posługują. Bo tu jest generalnie coś takiego, że oni zaproponowali, oni poparli projekt, którym zawarto propozycję. Więc też co to znaczy poparli? Znaczy, że im się generalnie podoba. Propozycje to można mieć różne, prawda? Odpowiedzialności karnej za działania propagujące, też nie wiadomo, co tak naprawdę o co chodzi w propagowaniu w tej całej. To takie generalnie wiecie, nie wiadomo o co chodzi. Autorzy chcą także karać, ale w sumie jeszcze nic nie zostało klepnięte, ale oczywiście Amnesty International już się zgłosiła, że jeśli Ukraina rzeczywiście przyjmie te anty. Nie wiem, to nie jest homofobia tak naprawdę, bo oni się nie boją homoseksualistów, oni po prostu. To nie jest strach, prawda? Więc nie wiem, czy słowo fobia tu pasuje. Ale jeśli przyjmą te wszystkie swoje propozycje, to będzie to zaprzeczenie zobowiązań Ukrainy w ramach umów międzynarodowych w dziedzinie praw człowieka. Osoby podejmujące tematykę mniejszości seksualnych będą musiały liczyć się z odpowiedzialnością karną. Czyli już Elton John nie wystąpi w Kijowie i Pryszczyla Królowej Pustyni też na Ukrainie w telewizji już nie poleci. Chyba, że taka przemontowana wersja półgodzinna niereżyserska. Media, radio, prasa, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy i dobra, dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media chłostające czerwoną hołotę. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz? Patrzysz? A czy pomagasz? Już dziś wejdź na swoje facebookowe konto, wpisz w wyszukiwanie Tomasz Agencki i zaproś do znajomych. Komentuj, klikaj, że lubisz i udostępniaj. Nawet najmniejsze dzieło samo się przecież nie zrobi. Agent Tomasz. Numer 8. Strasznie lubię informacje z Francji, moi drodzy. Zawsze są zabawne. Choćby była informacja o tym, że zginęło milion osób w jakimś zamachu terrorystycznym, albo to zawsze jest to śmieszne, nie? Jak się okazuje, że są korki, to dlatego, że muzułmanie modlą się na skrzyżowaniach, bo domagają się meczetu. Czy coś takiego. Zawsze informacje z Francji są cudowne. Mieliśmy dzisiaj Ukrainę, gdzie nie można mówić gej na ulicy. Mieliśmy Kalifornię, gdzie nie można mówić zły gej na ulicy, bo dziecko podkabluje Pawka Morozowski program. Oficjalnie rusza od przyszłego roku, a moi drodzy, teraz okazuje się, że we Francji Francuzi uznali, że są generalnie 100 lat za murzynami, jest generalnie średniowiecze i oni muszą z tego ciemnogrodu się jak najszybciej wyzwolić, a ciemnogród polega na tym, przynajmniej tak mówi pani Marie Pierre Martinet, która jest sekretarzem generalnym organizacji Planning Familial, to jest, chodzi o nieplanowanie rodziny. Nie planujesz rodziny, to jesteś wtedy, często spotykasz się z działaczkami organizacji Family Planning czy Planning Familial, jak w tym wypadku. Jak planujesz rodzinę, to się nie spotykasz i nie chodzisz po pigułki do tej organizacji. Prześmieszne, jak to jest język działa, nie? Znowu. Otóż ciemnogród polega na tym, że państwo francuskie refunduje 80% kosztów aborcji chirurgicznej i 70% aborcji farmakologicznej. Koniec świata, nie? Tylko 80 i 70% kolejno. No kto by widział takie państwo? A jak wiemy doskonale, leczenie choroby zwanej ciąża to jest priorytet, prawda? Bo to jest najstraszniejsza choroba na świecie, jest to plaga w ogóle XXI wieku. Większość kobiet w przeciągu swojego życia choruje na tą chorobę, niektóre po kilka razy. Średnio chyba statystycznie jedna kobieta ma 1,2 ciąży w swoim życiu, czy coś takiego. Jest nieuleczalna w ogóle. Kolejne pokolenia też chorują na chorobę zwaną ciąża. Tak więc trzeba przede wszystkim skupić się na leczeniu tej choroby, bo przecież nie, to jest po prostu najstraszniejsza choroba i koniec. Pani Marie Pierre, dobra, ona jest niewierna. Tak naprawdę pani Marisol Touraine jest bohaterką, jeśli można tak powiedzieć, tego artykułu, ponieważ ona jest panią minister zdrowia we Francji, w nowym gabinecie powołanym przez Hollanda. I
o tym, że aborcja ma być na życzenie oczywiście, aborcja na życzenie ma być w 100% refundowana, no to już François mówił w swojej kampanii wielokrotnie, bo przecież wiedział doskonale, że za Sarkozy'ego było tylko 80-70% chirurgicznej i farmakologicznej, a to jest ciemnogród i postępowy kraj nie może oczekiwać, że człowiek będzie płacił za własną aborcję cokolwiek, tutaj 20-30% ceny, ale niesamowite, artykuł znalazłem na portalu lewica24.pl, czyli 24 godziny na dobę są lewicowi na tym portalu. Niesamowite informacje znalazłem, ale nie nabijam się tak naprawdę, bo uważam, że śmieszne jest to, co robią Francuzi. Śmieszno-straszne, ale nawet, tak jak wspomniałem wcześniej, nawet jak straszne wiadomości dochodzą z Francji, to one dla mnie są śmieszne. Nie wiedzieć czemu, to tak jakby tam w jakiś dziwny sposób inaczej działała grawitacja czy coś, czy jakby, nie wiem, 2 plus 2 było 4, ale 2 plus 3 już 788 na przykład. To jakiś totalnie surrealizm niewiadomy. I takie tutaj na przykład wycinek, przytoczę cały akapit, 4 linieczki z tego właśnie portalu lewica24.pl. Ustawa będzie miała też implikacje w postaci powiększenia dostępu do usługi aborcyjnej, bo okazuje się, że jak ktoś ma aborcję, jak ktoś jest chory na ciążę, jakaś kobieta jest chora na ciążę i chciałaby mieć zabieg, który ją wyleczy z tej ciąży, to nie może znaleźć tego ośrodka. Chodzi, szuka w ogóle, patrzy na rozkłady metra, jejku, jest strasznie zagubiona. Wiele centrów, to była moja dygresja, wiele centrów i szpitali uważa aborcję za mało rentowne świadczenie i rezygnuje z przeprowadzania zabiegów. Więc okazuje się, że aborcja jest przeprowadzana tylko przez niektóre szpitale i kolejny szpital jak się buduje, okazuje się, że dookoła wszyscy przeprowadzają ten zabieg, najbliższe kliniki, to jemu się bardzo często nie opłaca wchodzić w to i nie przeprowadza aborcji. Więc... organizacje zajmujące się planowaniem rodziny, czyli znaczy nie planowaniem rodziny, tak naprawdę powinno być napisane, zawsze pomijają to słowo, naciskają więc, by wyznaczyć ustawowo minimalną liczbę ośrodków świadczących. Czujecie to? Szpitale będą przymuszone do tego, żeby udzielać aborcji, bo akurat, nie wiem, otwierasz szpital i nie chcesz prowadzić aborcji w tym szpitalu. Nie wiem, czy w ogóle jest takie prawo w Europie, to jesteśmy tak postępowym kontynentem, że pewnie nie ma takiego prawa. Nie możemy wybierać. Ale będziesz musiał, bo okazuje się, że na ileś mieszkańców musi być ileś ośrodków prowadzących aborcję. Musi być! Bo jest potencjalnie ileś kobiet zachoruje na ciążę w przeciągu następnych lat i będą musiały jeździć aż 3 przystanki do następnej kliniki. A kobieta chora na ciążę może w każdej chwili eksplodować w ogóle żółtą plazmą i wszyscy to widzieliśmy na filmach. Tak więc będzie ustawowo minimalna liczba ośrodków w każdym regionie. Ale to jest przedziwne, bo w tym wypadku rząd będzie w 100% refundował ten zabieg. Więc może się okazać, że jak szpitale będą miały nakazane, żeby tam ileś szpitali, powiedzmy 8 na 10 szpitali będzie miało nakazane, tak będzie ta ustawowo minimalna liczba ośrodków, które wykonują ten zabieg, to zakładam i przewiduję, że za rok, dwa w tej audycji będziemy mieli sytuację taką, że nagle koszty przeprowadzania aborcji wzrosły 10-krotnie przez ostatnie, powiedzmy od dzisiaj, 2 lata w przód, nie? Jak wiadomo, że państwo pokrywa 100% ceny, a klient nic nie musi dorzucać, nagle się okaże, że koszty tej aborcji pójdą w górę. Ale a propos tych kosztów, to tu pani minister Marisol Touraine, jak wszyscy socjaliści, już przewiduje, ile to będzie kosztować. Ona obliczyła, że 31 milionów euro doda się to do następnego budżetu na 2013 rok. 31 milionów euro będzie ich kosztować leczenie kobiet z ciąży przez cały następny rok. Ale okazuje się, że wydatki państwa, że to się opłaca, wydatki państwa na opiekę społeczną w tym szpitale w 2013 roku wyniosą 11,4, a w bieżącym roku wyniosły 13,3, czyli 11 kontra 13. W tym roku 13, w przyszłym 11, czyli 2 miliardy euro, mniej więcej plus minus, wiadomo, że to są zawsze jakieś tam delikatne mniemania, 2 miliardy euro w przyszłym roku opieka medyczna będzie tańsza. Ja się na początku zastanawiam, jak to jest. Tu dojdzie 31 milionów euro za pełne refundowanie leczenia kobiet z ciąży, a oni mówią, że będzie ich mniej. I teraz sobie nagle pomyślałem, no przecież to jest jasne. To jest oczywiście jasne. Przecież jak człowiek się rodzi, to on się rodzi w państwowym szpitalu, który refunduje mu taką maszynę sztucznego oddychania, inkubatory, pielęgniarki są zajęte, opiekują się tymi dziećmi, prawda?
Tam trzeba jakieś dziecko zaszczepić, inne dłużej poleży w szpitalu, inne nie, inne wróci, badania, wiecie o co chodzi. Tymi dzieciakami małymi, brnącami trzeba się zajmować. A przecież jak wszystkie kobiety wyleczymy z ciąży, to nie będzie trzeba inwestować tych pieniędzy w te małe dzieci, w te wszystkie pompy, płuco serca, nie wiadomo. Nie, to są gigantyczne pieniądze, które będzie można zaoszczędzić. Wow! I budujemy wzrost w ten sposób, budujemy wzrost. A za 67 lat nie będzie emerytów, którym trzeba będzie wypłacać emerytury. I to jest we Francji, to jest metoda, moi drodzy, jest genialne to jest po prostu. Ja myślę, że w podobny sposób można rozwiązać w Polsce problem Centrum Zdrowia Dziecka. Nadmiar władzy Unii Europejskiej jest dla nas zagrożeniem. Wysoki Sejm, Europa jest kobietą. Dlatego apeluję o mniej niepotrzebnych, męskich ambicji. Kto będzie samcem alfa? Bez perspektywy członkostwa w strefie euro Polska znajdzie się... Zagrożeniem naszej suwerenności jest tej władzy niedostatek. Myśmy się na to zgodzili w takim samym sensie, jak mogliśmy się zgodzić na Jałtę czy na parę innych traktatów międzynarodowych. Czy PiS, który jest przeciwny strefie euro, nie wie, że bez strefy euro Polska nie będzie miała miliardów euro? And I think, frankly, when it comes to chaos, you ain't seen nothing yet. Tego już nie da się ukryć, że najbliższe dni i tygodnie będą... Numer 7. Dramatyczne. Okej, z Francji przelatujemy do Niemiec. Trybunał Konstytucyjny. Mieliśmy w Polsce niedawno jaja z Trybunałem Konstytucyjnym. Pamiętacie doskonale, w poniedziałek okazało się, że będziemy mieli więcej wolnego. Znaczy ja nie będę miał więcej wolnego, pewnie większość z was też. Ale ci, którzy nie mają umów śmieciowych i którzy mają odłożone składki rentowe, będą mieli jeden dzień. Hańba, hańba. A tak serio, dobra, mieliśmy o Niemcach gadać. Niemca, o jednym w zasadzie Niemcu będziemy gadać. Oni nie mieli tej opcji z tymi wolnymi dniami, że jak dwa wolne dni się spotykają jednocześnie, jak Wielkanoc wypada na 3 maja, to potem możesz Wielkanoc zrobić sobie na Boże Narodzenie i przez to przedłużyć Sylwestra. W Niemczech wydarzyła się inna rzecz związana z abonamentem, może do was to doszło, tak naprawdę okazuje się, że za kilka miesięcy już abonament... zostaną zmienione prawa naliczające abonament radiowo-telewizyjny w Niemczech. To jest według mnie troszeczkę coś w stylu zimnego oddechu Wielkiego Brata na plecach. Jedno gospodarstwo będzie płaciło jeden abonament, on będzie wynosił 17,98, powiedzmy 18 euro bez 2 centów miesięcznie, niezależnie od tego, czy w środku jest w ogóle prąd w tym mieszkaniu, czy masz internet, czy masz telewizor, czy jesteś weganinem, który hoduje własne, szyje sobie własne buty i w ogóle, nie wiem, zjada drewno. To jest nieważne. Jedno gospodarstwo domowe, jeszcze nie wiem, nie podali definicji gospodarstwa domowego. Możliwe, że Niemcy mają swoją definicję gospodarstwa domowego. Ja nie wiem, jaka jest niemiecka definicja gospodarstwa domowego. Będzie tak, 18 euro od tego. Ale tu się okazało, że był jeden prawnik, który się... bezczelny typ. Co za pałkarz w ogóle, słuchajcie. I prawnik na dodatek. Co za menda. Miał pretensje, bo nie chciał płacić abonamentu radiowo-telewizyjnego. Niestety tutaj nie podane jest jego nazwisko. To z Reutersa mam informację, moi drodzy. Bardzo skrótowo opisaną, ale jest to symptomatyczne, jeśli chodzi o dzisiejsze czasy. Koleś się rzucał, bo państwowi nadawcy wymagali od niego, ichniejsze KRT wymagało od niego no tego, żeby zapłacił ten abonament. A on mówił, że on nie ogląda telewizji. On nie ma telewizora, on ma laptopa w biurze i tam jest internet, ale on nie ogląda telewizji. I przegrał tam pierwszą instancję, drugą, siódmą, piętnastą. Brakowało, żeby go w ogóle w Norymberdze sądzili jeszcze za to. Do spandał, do więzienia powinien pójść siedzieć. I generalnie jego skarga została odrzucona w ubiegłym tygodniu przez niemiecki Trybunał Konstytucyjny. Wszyscy Niemcy posiadający komputery podłączone do internetu, a który nie jest... Telefony są podłączone do internetu. Banda matołów. Muszą płacić opłatę telewizyjną i radiową. Muszą. I tłumaczenie, że ty masz coś... No nie wiem, może trzeba się cofnąć, może trzeba wymontować karty sieciowe na przykład. Wymontować karty sieciowe z komputerów. Powiedzmy Skype'a i jakieś tam... I agentomasza możecie sobie ściągnąć przez Androida czy coś takiego, założę się. Co wam więcej? Facebook i agentomasz.
i hasło Tomasz Agencki na Facebooku. Jeśli jeszcze nie jesteśmy znajomymi, to zapraszam serdecznie. Tam możemy rozwinąć dyskusję a propos poruszanych tematów w tej audycji. I to jest, ja tak czuję, że ja powinienem w zasadzie, jeśli bym chciał w ten sposób działać, to mógłbym na przykład wydrukować czy wyprodukować, właśnie piję sobie, popijam sobie herbatkę z kubeczka agentowego pierwszego, mojego egzemplarza, i takie kubki mógłbym sobie teraz wydrukować i wysłać do 40 milionów obywateli w Polsce i za miesiąc przyjść z jakimś tam komornikiem i żądać zapłaty 50 zł za kubek. No nie? To jakbym działał tak jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, to powinienem coś takiego zrobić. A ludzie by powiedzieli, no ktoś przysłał jakiś kubek, no tam leżą, ołówki są w tym kubku, albo ja wyrzuciłem od razu, albo dałem na Świadków Jehowy, cokolwiek, nie? Bo to możecie stłuc, możecie zbić, a możecie równie dobrze się cieszyć, ale ładny kubek, nie? Rzeczywiście, śliczny, ładnie się udał, biało, granatowy, piękne, logo na samym środku, Ronald Reagan się uśmiecha, Ron Paul jest w ogóle, Von Hayek, Margaret Thatcher, piękny, piękny, Bastiat w ogóle, Bastiat na lewicy jest, żeby... Dobra, żartuję. Ale tak działa telewizja w Niemczech i tak działa telewizja w Polsce. Oni nie wpadną na to, żeby na przykład, skoro możesz oglądać telewizję przez internet, to może zróbcie tak, jak robią niektórzy, że możesz oglądać telewizję przez internet, ale za opłatą. Płacisz 5 zł miesięcznie. Ileś takich serwisów jest od zatrzęsienia, prawda? Dlaczego TVP tego nie zrobi? Puszcza wszystko za darmo na internecie, a później oczekuje, że to jest dla nich legitymacją do tego, żeby chodzić z prokuratorami od drzwi do drzwi, z komornikami i ściągać opłaty za telewizję, bo przecież korzystasz z internetu. Jakby telewizja miała cokolwiek wspólnego z internetem, moi drodzy. Sami za darmo wrzucają cały content, całą zawartość, a potem oczekują, że ktoś im za to zapłaci. No, a ponoć prawicowa partia rządząca naszym zachodnim sąsiadem nie widzi w tym nic złego. Centroprawicowa, ponoć tak bardzo probiznesowa partia rządząca obecnie Polską też nic złego w tym nie widzi, tak na dobrą sprawę. Oni widzą jeszcze lepsze rzeczy w tym, naprawdę. Ale tak jak mówię, nie mieszajmy jednej rzeczy. Nie mieszajmy probiznesowej z prorynkową. Platforma jest probiznesowa, a nie prorynkowa. Fajnie by było, gdyby byli prorynkowi i tworzyli rynek. Świetnie by było, ale oni są probiznesowi i tworzą sobie biznes. Dlatego czas na zmiany. Zmiany. Czas na zmiany. Czas na zmiany.